TVN. Ten projekt przeszedł już przez Sejm głosami nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale także Kukiz 15. Sam Paweł Kukiz to wieloletni kolega, przyjaciel Kuby Wojewódzkiego. Znają się od 40 lat. Kuba Wojewódzki od tej znajomości, a także o tym, co wydarzyło się w Sejmie, teraz mówi tak. To jest niebywałe, że człowiek, który przez całe życie był solistą, nagle okazał się chórzystą i to w strasznie fałszującym chórze. Człowiek, którego znam od 40 lat, który walczył z Łonopartią, z orwellowskim, opresyjnym systemem, dzisiaj staje się tego systemu rekonstruktorem. Znaczy, dla mnie 11 sierpnia, powołując się trochę na Jasię Szczepkowską, 11 sierpnia skończył się w Polsce punk rock. 11 sierpnia 2021 roku skończyła się w Polsce jakaś część muzyki rockowej, jakiś rodzaj idealizmu, jakiś rodzaj naszego idealistycznego gówniarstwa. Jeśli została cząstka Pawła Kukiza, takiego jak pamiętamy go kiedyś, dzisiaj w nim, to on siedzi w domu, jest przerażony, dlatego że ten człowiek jest uzależniony od tłumu. Dzisiaj wybrał dziwny kierunek pozyskiwania sobie elektoratu, natomiast chyba dotarło do niego z grona także licznych przyjaciół, byłych przyjaciół, że został sam, a w przypadku i polityka, i muzyka rockowego to jest jakiś rodzaj moralnego bankructwa. Właściwie to Paweł powinien się skierować swoje słowa do ciebie, że za ciebie i za siebie wszystkich chciałbym przeprosić. Gowin.